A kiedyś dało się tutaj przejechać autem. No cóż, nie będę 500 metrów z wózkiem szedł w taki upał. Jest czad, znalazłem miejscówę. Tylko jest tu tak pewnie płytko. Jakby chociaż było z metr głębokości, to jeszcze bym się połakomił, jeszcze bym posiedział. Chyba pójdę po wędki te 200 metrów i sobie przegruntuję, sprawdzę tą miejscówę. Bo jest czadowo w cieniu. Powiem wam, że jaram się jak dzieciak ze spławik ryb. Myślę, że spławik był tutaj bardzo dobry. Zresztą jest tutaj wydeptane, więc na pewno ktoś tu wędkuje. Mi się wydaje, że na bank, na spławik, ale ja jestem swederem, przegruntuję, chociaż z metr wody zostaje. Gruntowanie zajęło mi 10 minut. Zostanę, zaryzykuję, najwyżej nic nie złowię. Pierwsze miejsce, jakie sobie przyjąłem, to jest tutaj. Koszyk opada mniej więcej 2 sekundy z kawałeczkiem. Jeżeli tam się nic nie będzie działo, bo to miejsce jest nasłonecznione, widzę, że przez środek jest wypłycenie, czyli rynna, wypłycenie, rynienka. Jeżeli nic się tam nie będzie działo, bo to miejsce jest nasłonecznione, wrzucę sobie tutaj, widzicie, takie miejsce koło krzaczków. Może cokolwiek się złowi. Tam jest troszeczkę drobnicy. Każda ryba będzie mnie cieszyć, można powiedzieć, powyżej 15 cm dzisiaj. Glina standardowa, ziemia bełchatowska i Wonder Black. Myślę, że nawet nie będę dowierzać, dodam robaków. O, jeszcze zamrożone nie puściły. Zaraz puszczą. Kurde, a może nie będzie tak łatwo. Komu lody? Lody dla ochłody. Wystawię na słońce, akurat się rozłożę do końca, to puści. No, woda jednak jest o wiele chłodniejsza niż z Odry, ta wczorajsza. No jednak Bystrzyca to jest rzeka górska. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, żeby mnie nikt nie zabił. Kurde, mogłem wcześniej się tym zająć. Przed wyjazdem dopiero wyciągnąłem zamrażarki. Ale dobra, już mam tu kilka robaków. Będzie w porządku, to dojdzie do siebie. Wiecie, co zrobiłem? Kulka mi się stoczyła, bo to ciężkie. Wpadła po trawie i do wody. Więc mam tylko tyle robaków. Może jak to się tak szybko nie rozpuściło, to wyłowię pod bierakiem, ale wątpię w to. Jezu, ja to jestem jednak łoś. No dobra, już trudno, nie wyłowiłem tym podbierakiem. Zobaczcie, zawsze jakieś przygody, no chwila nieuwagi. Dobrze, że mam jeszcze gnojaczka. Łowimy w końcu. O, klipa od mikrofonu zgubiłem cały. Ja jestem taka niezdara momentami, że to jest szok po prostu. No klimat jest przepiękny. Ryba się nie spławia, ale jest cień, nie siedzę w słońcu. Chciałem już dawno tu przyjechać, aczkolwiek kiedyś, z 5 lat temu, jak nie lepiej jeszcze, siedziałem tam dalej, też w lato z kolegą i o dziwo spod drugiego brzegu brały certy. I to naprawdę fajne. Nie wiem, czy coś tu pływa. Na pewno ciekawa woda na wiosnę, na jesień. Wiem, że w jakimś okresie tu nie wolno łowić. Jakieś zagmatwane raczej są te przepisy, a propos Bystrzycy, jakieś odcinki. Rzeki są wyłączone, jakieś przyjęte sztuczne, żywe, nie wiem, ja się w tym, szczerze mówiąc, pogubiłem. Kiedyś zadałem takie pytanie właśnie, co z tymi odcinkami rzeki i bardzo dużo osób się samych motało, jak to jest z tymi odcinkami rzeki. Ja i tak jestem no kill, mówię na robaki, chyba dobrze, nie wiem, jeżeli coś źle robię, to weźcie mnie, poprawcie w komentarzu. Jeżeli przyjdzie tu kontrola, to będzie chyba cud. Jestem na Bystrzycy. Pierwszy rzut bez nęcenia. Dlaczego bez nęcenia? Bo jeżeli cokolwiek tam pływa, to wydaje mi się, że odłowię to w pierwszym rzucie. Koszyk 15 gram, aczkolwiek jest naprawdę mocny uciąg. Jest naprawdę mocny uciąg i ta szczytuwa dopina się do granic wytrzymałości, więc ten koszyk będzie po prostu dryfować wraz z 80-centymetrowym szyponem na haczyku numer 20. 0,11, standard taki u mnie, można powiedzieć. I co? Pierwszy rzut. Zaczynamy, aby cokolwiek się wydarzyło, jeżeli naprawdę będzie już strasznie przenosić ten koszyk, co będzie powodować, że haczyk będzie wpadać w jakieś tam zaczepy po drugiej stronie, ale z tego co gruntowałem, to wydaje mi się, że jest piaseczek, aczkolwiek jak widzicie jakieś drzewa powalone, no różnie tu może być,
No jeżeli będzie rzeczywiście bardzo mocno spływać ten koszyk z tym haczykiem, będę po prostu zwiększać gramaturę koszyka, ale wolałbym tego uniknąć, ponieważ nie chcę robić dużego hałasu. Zaczynamy. I podkreślam jeszcze po raz kolejny, to jest moje łowienie, to jest mój feeder, ja nie jestem żadnym znawcą, uczę się, więc jak każdy chyba z nas trochę, nie? Jezu, ale kurde, komary i jakieś muchy znowu atakują. Zaraz trzeba się będzie czymś popryskać. Dobra, pierwszy rzut, nie ma co marudzić. Założymy jednego żółtego, grubego, białego rybaka. I dla przekory jednego czerwonego, białego rybaka. Barwionego. Zestaw przelotowy. Jest tutaj plecionka 0,08 bodajże i półmetrowy odcinek żyłki. Nic więcej tak naprawdę. No, ciekawy jestem. Zawsze sprawdzamy przed pierwszym rzutem hamulec. No, tam chciałem. Zawsze pierwszy rzut jak oddaję, to sprawdzam z tyłu, czy nic nie przyhacza. Chyba będę przyhaczać, bo z tyłu mam krzaki, więc będę sobie po prostu wstawać. No tak, do tego klipa doleciało na fuksie. Bardzo mocno się dogina szczytuła. Pierwszy rzut taki orientacyjny, 2 minuty w wodzie. Po 2 minutach wyciągniemy, zobaczymy, czy haczyk nie wpadł w jakieś wodorosty, zarośla i tak dalej, czy można spokojnie na tym placyku łowić. A może w międzyczasie sobie tak wpadłem na taki pomysł, teraz na niego, że jeżeli chcę łowić tam pod krzaczkiem później, jeżeli to będzie miało jakikolwiek wiadomo sens, to sobie tam zanęcę teraz troszeczkę z łapy. Mówię, każda ryba dzisiaj będzie tutaj sukcesem. Każda po prostu. Byle nie uklejka. Łowię dzisiaj na wędkę Tubertini Atrax 3-metrowa. Albo tak popuściła, bo było branie. Ty, słuchajcie, jest chyba branie. Chyba coś jest, ale nie jestem pewny. Jest. Co, uklejka? Jest uklejka. Wspomniana uklejka. Ale dobra. O, wpadła do panierek i do zanęty od razu. No nic. Opa. Łowi się, co jest w łowisku. Fajnie, będzie przynajmniej zabawa, tak myślę. No zobaczymy, no ja zawsze, ostatnio kolega do mnie zadzwonił, Marcin Kawalec, i mówi do mnie tak, ty to zawsze mówisz na tych odcinkach, że prawdopodobnie nic nie złowisz, a później coś tam łowisz. Wiecie, ja nigdy nie jestem zawsze w 100% można powiedzieć zadowolony, bo wiem, że zawsze może być lepiej. Aczkolwiek tak mi jara wędkarstwo, mimo że czasami nie widać tego po mojej minie. Dobra, kolejny rzut. Śmiesznie. Najwyżej później skrócę przypon, ale nie wiem, czy cokolwiek to tutaj da. Odłowiłem 2 uklejki na białe robaki. Dorzuciłem teraz dżdżownicę. No i jest cisza. Rzuciłem takie 2 kule z 15 minut temu. Tam przy tych takich patykach. I powiem wam, że chyba po prostu sobie już teraz, bo ja lubię kombinować, jest sobie tam się lekko ta zanęta jeszcze, można powiedzieć, rozpływa. Tak jak wcześniej wspomniałem, mam tutaj pół na pół glinę standardową, ziemię torfową i Wonder Black, a tutaj sobie teraz rzucę 1-2 rzuty. Nawet z tą dżdżownicą nie zostanie na haczyku. Ja widziałem kiedyś pana, który wyciągnął tylko na dalszym odcinku Bystrzycy, tam taki dołek był, mniej więcej 300-400 metrów dalej, taki fajny dołek, i wyciągnął na spowie karpia. Nawet, ale to było kilka pięknych lat temu. Na pewno jest tutaj ryba, jestem wręcz o tym przekonany, aczkolwiek trzeba poznać tą rzekę, jak każdą w sumie inną. A jak wiecie, ja jestem z tych, którzy strasznie lubią zmieniać miejscówki i nie lubię jeździć cały czas w kółko na tą samą wodę. Wiem, że można by sobie wypracować łowisko, można by je lepiej poznać i tak dalej, ale lubię zmieniać krajobraz. Dobra, przerzucam tutaj bliżej. Bez klipa tak wyhamuję sobie zestaw łapą, a w sumie nurt i tak mi zniesie przypon, więc nie powinien się pomajdać.
O, w pierwszym było już utrącenie. Drugie, trzecie. Mam czerwonego robaka i białego założonego. Czwarte, piąte. Szóste, dociągnięcie szczytówki. Ale ja jeszcze nie pociągnę, jeszcze nie. To są jakieś pociągnięcia za robaka. Widzicie, jak tańczy szczytówka? Dobra, ciągniemy. Ale nie ma nic chyba. No, nic nie ma. Ściągnęło białego robaka. Widzicie, na spokojnej wodzie. Ciekawe, nie? Fajne jest. Strasznie się jaram takim mówieniem, mimo że to jakieś małe rybki były, ale się po prostu jaram, nie? Pewnie uklejka, pewnie obgryzała. Wiesz, te uderzenia były takie... No bo nie będę gdybać. Jeszcze raz ten czerwony robak z białym. I zobaczymy. Jestem wręcz przekonany, że jak ściągnę tylko drżownicę, a założę białego, to uklejka się uczepi. A już się zajerałem, że jakaś lepsza ryba, no nawet płotka taka 10-15 cm, żeby była spoko. Chociaż wiecie, mamy 14, to jest taka godzina też mi się wydaje uklejkowa. Pod wieczór mogłoby być tutaj na pewno ciekawiej, ale ja tutaj do wieczora raczej siedzieć dzisiaj nie będę. Super było przegięcie, chciałem teraz te uklejki, chciałem nagrać dla Was branie i kurczę, na środku jest to wypłycenie. Wpłynęła mi ryba w zaczepy i niestety ją zerwałem, a no myślę, że była coś koło 30, nawet może pod 40 cm, coś pięknego, jakiś kleń, nie wiem co to było, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Widzicie jak to jest, miałem się stąd zwinąć, dlatego, bo no, były uklejki, tak? Nagle wzięła ta większa ryba. No, ciężko tutaj po prostu ją przeciągnąć. Jeszcze na przyponie 0,11, to wiecie jak to jest. Miała naprawdę fajną siłę. Poszła w zaczepy, popuściłem jej, żeby dała mi trochę czasu, no ale niestety nie dało się nic z tym zrobić. No i co, dałem sobie wędkę teraz do góry i będę jeszcze próbował trochę obławiać to miejsce. Aczkolwiek myślę, że to był kleń. No a jeżeli był, to już na pewno tam pewnie nic już się nie wydarzy. Ale mamy jeszcze alternatywę łowienia pod nogami albo zmiany po prostu miejsca. Bo chciałbym jeszcze jedno miejsce sobie sprawdzić. Na ujściu Bystrzycy. Nigdy tam nie byłem. Chociaż tam ciężko dojechać autem. Ale może jeszcze dzisiaj skiknę. Mówię, jakby nie ta duża ryba, już by mnie tu nie było. Przejeżdżam przez tak zwany Janówek. Statki, barki, pełno syfu. Ja nie wiem, jak na tym miejscu można łowić, szczerze mówiąc. 3 metry czy 2 metry jest do wody. Trzeba mieć długie podbieraki. Nie lubię tego miejsca, aczkolwiek ciągną tutaj naprawdę fajne ryby. Ja zobaczę, czy da się przejechać tutaj. Ja nawet to i to jest, ale to nie wiem, czy to, o co tu chodzi. I dojechać aż do Bystrzycy, do ujścia Bystrzycy, ale nie wiem, czy po tym błocie mi się uda. Sumiarze siedzą, co główkę praktycznie, ale mówią, że nic kompletnie się nie dzieje. Jeden pan jednego sandacza złapał, ale woda, znowu jakiś syf płynie, gdzieś tam spuszczają chyba. A zastanawiałem się, czy nie usiąść sobie na główce z pikerem. Bo naprawdę lubię tutaj, to miejscówkę jest bardzo klimatycznie. Tutaj byłem też z Kruszynem w zeszłym roku. Raz byłem chyba sam, ale strasznie wszystko pozarastane jest. Pozwiedzam sobie jeszcze. DB. 3 rejestracje DB. A może gdzieś jeszcze siądę, bo jest dopiero 16:30. A jak nie siądę, to wrócę do domu. No dobrze, moi drodzy, ja wracam do Wrocławia. No do Wrocławia, bo byłem na Widawie w miejscowości Szewce zobaczyć, jak wygląda woda. Aczkolwiek no nie znam tutaj zbytnio tych terenów też, a jak już znalazłem w miarę fajne miejsce, gdzie można by
pomoczyć kija, to wszędzie dookoła piknik, grille i tak dalej, a nie o to mi tutaj chodzi. Chciałem też połowić sobie na ulicy Północnej we Wrocławiu, na Maślicach, mały stawik ciekawy, aczkolwiek to samo, wszędzie po prostu biesiada na dodrom, tak samo muza na fula. To nie jest mój klimat, dlatego postanowiłem, że nic na siłę, jest godzina 18, trip jak najbardziej fajny, taki zwiadowczy można powiedzieć. No i co? No i wracam sobie do domu. Kilka uklejek, jeden najprawdopodobniej to był spięty kleń. Bardzo fajna ryba, fajnie walczyła, żałuję, że wam tego holu nie nagrałem, no ale niestety zaskoczyła mnie, można powiedzieć. Fajnie, że na pięknym łonie natury. To nie jest najważniejsze w życiu, żeby zawsze, za każdym razem nałowić ryb, bo naprawdę tam się nad tą Bystrzycą tak wychillowałem i tak zresetowałem jak nigdzie indziej. Dzięki, że oglądałeś ten materiał. Do zobaczenia. Jeżeli mogę cię prosić, to zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam. Yo!